Słuchajcie, kochani, Audi A4 to bardzo fajny i udany model, jak już zresztą wielu Was przekonało się o tym na własnej skórze. W każdym razie modele rocznikowe RM 2015, 16, 17 miały jedną ogromną, może nie taką ogromną wadę, ale w bardzo prosty sposób można tą wadę usunąć i cały tuning kosztuje nie więcej jak 15 zł. Jak widzicie, wpadła tutaj w moje ręce jeden z przedstawicieli właśnie tego rocznika i tego modelu. I zaraz Wam pokażę, o co tak naprawdę chodzi. Widać, mam tutaj fajny egzemplarz, bo 3-litrowym dieselku, ale to nieważne, czy on jest 3 litry diesel, czy 2 litry benzyna, we wszystkich jest to samo. Po otworzeniu maski i zobaczeniu pięknej, czystej komory, zawsze mamy tutaj błoto. Dotyczy to rocznika 2015, 16, 17. Jeszcze z tej strony, to nie jest wielki problem, ale z tej strony tu jest merlin, który jest nie pokryty żadną folią ani niczym, także prędzej czy później ten win zacznie nam tutaj korodować. Na szczęście Audi jest taką wspaniałą marką, że co pół roku wypuszcza upgrade do swoich modeli. I tak się składa, że też zauważyli tą drobną niedoskonałość, która tutaj pewnych ludzi bardzo mierdzi. No ja należę do tych ludzi. I tak się składa właśnie, że dzisiaj przyszła do mnie fabryczna zestaw fabrycznych zaślepek, które wchodzą nam właśnie dokładnie w to miejsce. Jak widzicie, fajne, gumowe zaślepeczki, dzięki którym tutaj zamontowaniu przestaniemy mieć ten syf. I teraz tak, zestaw po upgrade składa się z dwóch elementów. Jednym elementem jest właśnie ta gumowa zaślepka. Numer tej zaślepki jest widoczny tutaj. Ja dodam ten numer zaślepki, zobaczycie go w opisie tego filmu, także nie będzie z tym żadnego problemu i na pewno zajrzyjcie tam. Drugim elementem jest ta plastikowa osłona kielicha. W każdym razie to, co ja zrobię to bez wymiany tej osłony. Oczywiście można to wymienić. Powiem szczerze, nie wiedziałem, jak to tu jest skomplikowanie zamontowane. Mówię, jeżeli mi się to nie uda, jeżeli nie uda mi się odciąć tej zaślepki w tym miejscu, to wtedy będziemy myśleli też o wymianie tych plastików. Ale jak widzicie, to idą przewody ABS, więc na chwilę obecną wymyśliłem sobie, że będziemy robić to bez wymiany tego plastika. I chodźmy na drugą stronę. Jak widzicie, z drugiej strony odcięcie tego będzie dużo prostsze, ponieważ trzyma nam się tylko w tych tutaj w dwóch miejscach. Wyczynem, co może być? Wyczynem będzie to, żeby to ładnie równo uciąć, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Także mamy na tunik, zakładam, że tunik zajmie nam nie więcej jak 15 minut. No i cóż, no, zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli, jak prosto sobie to wymienić, ponieważ każdy z Was może zrobić sobie tą wymianę we własnym, że tak powiem, w garażu. Dobra. Podstawową rzeczą, którą należy zrobić, to odpiąć sobie tą zaślepeczkę. Ok. Jak widzicie, musimy mieć tutaj dostęp ze względu na to, że jeżeli będziemy chcieli wymienić wahacze, to tutaj prawdopodobnie odkręcamy jeszcze nie wiem, tak, to jest śruba, na której śruba na stworzniu, która trzyma właśnie, śruba od stworznia wahacza, dlatego musimy mieć tutaj ten dostęp. I teraz tak, zaślepeczkę sobie otworzyliśmy, no i trzeba by było to jakoś ładnie uciąć. Z tym ucięciem nie będzie problemu. W każdym razie, żeby nie porysować samochodu, nie porysować lakieru, sugeruję podłożyć tutaj na przykład właśnie gruby papier, który nam się bardzo dobrze pisze. I zdecydowanym cięciem tutaj po stronie plastiku, który powinien zostać, powoli, raz po razie, o, jak widzicie, już to zaczyna nam, przeciąłem niecałe dwa razy, a już zaczynam to odchodzić. Ok. Dobra. I teraz sobie możemy to. Dobra, jak widzicie, udało nam się to uciąć w miarę równo.
Myślę, że jeżeli... Oczywiście jak ktoś będzie bardzo chciał się dopatrzeć, to się dopatrzy, no bo to nie jest oryginał. W każdym razie to nie chodzi nawet o koszt tego, bo sam ten plastik kosztuje też jakieś grosze. Chodzi o to, że po prostu trzeba się narobić, żeby to wymienić. A nawet w upgrade'ach, które były robione przez firmy tuningowe, bo już firmy tuningowe zaczęły wymyślać tutaj, zobaczyły tą niedoskonałość konstrukcji Audi i zaczęły wymyślać swoje rozwiązania, które oczywiście są dużo droższe niż rozwiązania oryginalne. Firmy tuningowe zaczęły to robić, w każdym razie Audi nie pozostawiło swoich użytkowników bez wsparcia w tym temacie. No i jak widzicie, jest oryginalny upgrade, który warto zrobić. Zaraz lewą, prawą stronę mamy już skończoną. Wytrzemy tutaj teraz sobie ładnie to wszystko, żeby nie było tego błota, i założymy zaślepkę. Zobaczymy, jak to pasuje, ale wygląda obiecująco. Zapinamy naszą zaślepeczkę w swoje miejsce. No pasuje jak stąd. Tak jest, przechodzimy teraz na drugą stronę. Dobra, z drugiej strony sytuacja jest analogiczna, mianowicie proszę bardzo, odpinamy sobie, już mamy dostęp. Podkładamy sobie teraz najlepiej gruby papier, który nam zapewni to, że nie poprzecinamy i nie porysujemy lakieru. W każdym razie, jeżeli nie można tego zrobić tak, to ja akurat mam taki zeszycik notatniczek, który de facto to służył mi wcześniej do zmiarowania tego otworu, bo powiem wam szczerze, już zaczynałem sobie projektować te zaślepki i w trakcie projektowania po pierwszym czy drugim wydruku próbnym zorientowałem się, że Audi już zrobił, pomyślało, tak jak powiedziałem, o swoich użytkownikach, klientach i zrobiło taką, ten upgrade. Szkoda, że nie ma akcji serwisowej, no bo powinien być chyba, nie? Powinna być. No dobra, tutaj jest sytuacja troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ mamy wycięcie na numer. Zobacz, drogie Audi, jaki syf przez ciebie ludzie mają w komorze. Okej. Dobra, z tej strony mamy już elegancko odcięte. No powiem szczerze, że tak się udało to uciąć, że nawet nie widać. Ładne jest wycięcie na numer. Idziemy teraz z drugiej strony zrobić to samo. Tu można to zrobić, pojechać na równo, ale nie, zrobimy to tak. Bo to też ma jakiś swój kształt fajny, że jest podcięcie na numer. Myślę, że nie będzie to minusem. Będzie to wyglądało dobrze. Ok. No dobra. Mamy to. I to, usunęliśmy z samochodu w tej chwili dwie stare zaślepki. No i co? Gdzie jest druga zaślepka? Tu jest druga zaślepka. To co? Zakładamy, nie? Zobaczcie, jaka jest petarda. Co, lepiej? No lepiej. Lepiej. Przede wszystkim będzie tu już czysto. No dobra. Więc słuchajcie, tuningowcy. Generalnie teraz profesjonalni youtuberzy powiedzieliby, że poziom trudności tego zadania wynosi w skali od 0 do 10. Jeżeli 0 to jest najprostsze, a 10 najtrudniejsze, około... Nie wiem, myślę, że 0 albo 1, no trzeba użyć nożyka, więc można się pociąć. W każdym razie, jak widzicie, problem brudu pod komorą został rozwiązany. Nie chcę mi się teraz rozciągać, że tak powiem, węży wszystkich i tak dalej, żeby tutaj zrobić z tym porządek. Pewnie jest zimno, zaraz mi zmarzną ręce
i tak jak powiedziałem, chciałem na to poświęcić nie więcej jak 15 minut. Wyrobiliśmy się w tym czasie, także numery zaślepek macie. Jak widzicie, jeżeli macie troszeczkę zdolności manualnych, nie są potrzebne w ogóle wam te plastiki na kielichy, można przerobić stare. I myślę, nie wygląda to źle. Można się czepiać tutaj troszeczkę tego plastiku przy numerze VIN. W każdym razie, jeżeli komuś się nie podoba ten sposób cięcia, tak jak ja zrobiłem, czyli że zachowałem to standardowy tak jakby kształt, podcięcie na numer VIN, na to okienko, można sobie to wyciąć oczywiście na prosto. Ja wolałem tak, ponieważ uważam, że, no, że tak będzie fajniej. To jest kwestia gustu moim zdaniem, także jak uważacie. Także podsumowując, koszt tego tuningu to jest 30 zł, przepraszam, 30 zł, nie 15, 15 zł kosztowała jedna zaślepka. Czas wykonania tuningu 15 minut, z satysfakcji 100%. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma takie jak ja podejście, że jak ktoś tam go ma niedoskonałe i go mierdzi, to chodzi, go boli głowa, nie może przez to spać, no to wreszcie będzie mógł spać spokojnie, a to jest bezcenne. I tym optymistycznym akcentem kończymy, do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, strzała!